W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Daj nam swoje zbawienie. Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy. Wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy. W świetle wiary jesteśmy przekonani, że śmierć nie jest końcem, ale przemianą życia. Nie jest ostatecznym rozstaniem, ale czasową rozłąką, po której wszyscy się spotkamy w domu Ojca. Chcemy teraz pomodlić się za wszystkich zmarłych, za spoczywających na tym cmentarzu, za szybarskich zakładników, jak również za dusze tych, którzy spoczywają gdzie indziej, albo których prochy rozsiane są na polach otaczających obozy koncentracyjne, gułagi. Nasze myśli przenoszą się w miłości ku tym, którzy złożyli ofiarę ze swojego życia, może w walce o wolność naszej ojczyzny i innych narodów, może za to, że byli Polakami. Myślimy też o tych, o których już nikt nie pamięta, którzy czekają na nasze modlitwy. Nie znamy ich nazwisk, daty zejścia z tego świata. Bóg je zna dokładnie. Polecimy więc miłosierdziu Bożemu. Dla wszystkich, których ciała spoczęły na tym cmentarzu, Ciebie prosimy. O życie wieczne dla tych, których grobu lub grobu rozsiane są po całym świecie. Ciebie prosimy. Ojcze nasz. Ojcze nieskończenie dobry, Ty zesłałeś na świat swojego jednorodzonego Syna, ale przez swoją śmierć i zmartwychwstanie wybawił nas od śmierci wiecznej, przywrócił nam nadzieję życia do wiekuistej światłości. Krzyż Twego Syna jest znakiem zwycięstwa. Naznaczenie tym znakiem w sakramencie Chrztu Świętego bierzemy codziennie swój krzyż na ramiona, aby iść przez życie śladami Chrystusa. Pobłogosław ten pomnik pomordowanych Polaków. 24 maja 1924 roku wszystkich kierowców Kuszybar, Stanisław Grunka, Franciszek Cech, Antoni Buła, Leon Lipski, Józef Jankowski, Leon Lipca, Franciszek Hrabkowski, Franciszek Otmański, Jan Gierczewski, Stanisław Stakocza. Pokaż im swoje nieskończone miłosierdzie, skrzęś ich ciała do życia w chwale. Umocnij naszą nadzieję, że mocą tego krzyża przeprowadzisz nas przez bramę śmierci, przyjmiesz nas do społeczności Twoich świętych przez Chrystusa, Pana naszego. Orkiestra, da się i przejdzie. Już rada.
państwa. Wyrazem naszego patriotyzmu, radości z wolnej ojczyzny jest nasza obecność na dzisiejszej uroczystości, na gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości Polski. Od kilku lat spotykamy się do mszy świętej przy pomniku szymbarskich zastawników, aby oddać hołd tym, którzy oddali życie za ojczyznę. Rozpoczniemy od odśpiewania hymnu państwowego. Do hymnu. Cały miesiąc listopad wypełniony jest naszą modlitwą o zmarłych i tych najbliższych, i tych, których nie znaliśmy. Dzisiaj szczególną wdzięcznością polecamy Bogu i wiarą naszych szymbarskich zakładników, aby przyjął ich do tronu swojej łaski. Za ich męczeńską krew wstrzelano na katolickiej ziemi, za to, że byli Polakami. Za to, że również, mimo że odeszli z tego świata, budują swoją ofiarą jedność naszej wspólnoty. Niech ich ofiara uczy nas miłości Boga i Ojczyzny. Pomódlmy się, polecając wstawiennictwo Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Wiesz na odpoczynek raczej dać Panie. Dobry Jezu, a nasz Panie, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże odpoczywają w pokoju wiecznym. Królowo Kaszub, Królowo Polski. Dziękujemy. Głosi o Chrystusie, które to mówię.